Ulewna Śnieżka skończyła jeść. Śnieżka skończyła. Maja, gdzie byłaś? Śnieżki i zatrzymał się zachwycony. Któż to ma taki słodki głos? Cześć wszystkim! Cześć! Sporo osób. Zobaczcie, co ja mam. Mamy tu jedną księżniczkę, drugą księżniczkę. Harry Potter! Księżniczka Harry Potter. Słuchajcie. Nie jestem księżniczką. Sporo osób prosiło, żebym nagrała moją wieczorną rutynę z trójką dzieci. I właśnie dzisiaj jest taki dzień, że Maisio jest cały dzień... Kto tam gada? Że Maisio jest cały dzień w pracy i ja muszę sama uśpić dzieci. Więc za chwilę będziemy mieli kolację. Herbata z cukrem pojawi się. Herbata z cukrem pojawi się. Kamera, włącz się! Dziewczyny już są w piżamkach. Elias też. Elias ma nową zabawkę, ale ja widzę, że ta zabawka bardziej interesuje mnie niż malucha. I ja też jestem w piżamie. Dziewczyny, jemy kolację? Aha. Ja siedlisko Zosia. Siedlisko Zosia. Aisza, szybciutko do stołu. I nie wiem, ty jesteś Harrym Potterem, czy... jestem czy księżniczką. Potem. I że sama nie wie, kim jest. Dziewczyny mają kulki miodowe i owocki. Papaja, pomarańcza i banany. Smacznego. Smacznego, szybkim to teraz je. I łapka głodza ma już łodowa. Łodowa? I serduszko łodowa. Aisza już je. Mamo, szybciej, bo Elias jest co jeść moje. Proszę bardzo, Elias ma papaję, bo banan wcześniej zjadł. Tak? Elias papaja. Jestem papaja. A ja po 18 już raczej nie jem. Jak kobieta tak je? Słuchajcie dziewczyny, jecie szybciutko. Idziemy umyć ząbki i co? Idziemy spać. Nie! Bajka! Bajka na dobranoc? Zaraz wam coś pokażę. Nowa królewna! Tak, dzisiaj będzie nowa audiobajka. Królewna. Ja chcę królewną. Pierwszą nową chcesz? Tak. Dobra, za chwilę otworzymy, ale ja muszę opowiedzieć widzom, bo to jest naprawdę super sprawa. No. Najpierw pokażę wam, jak to działa, a później o wszystkim opowiem. Mamy taki głośniczek. Zobaczcie. I włączamy. Księga dżungli. Można zrobić głośniej, ciszej. Czyj to płacz rozbrzmiał w środku dżungli? Słuchajcie, po raz pierwszy na polskim rynku pojawiły się nowe audiobajki Disneya. To jest nowa kolekcja od De Agostini. No. Bardzo fajne bajki. Tak? Lubisz? Dobra, mogę opowiedzieć? Tak. Bez no? No. De Agostini oferuje technologię, w której postać odtwarza dźwięk. Kolekcja dostępna jest tylko w De Agostini i jest na licencji Disneya. Jak widzicie, kolekcja jest naprawdę fantastyczna. My póki co mamy pierwsze trzy numery, ale dziewczyny naprawdę są zachwycone. Słuchajcie, przy zakupie prenumeraty, link będzie w opisie, ze specjalnym kodem Disney Yotomama otrzymacie wyjątkowy prezent, pudełko śniadaniowe z bohaterem bajki 101 Dalmatyńczyków. Co, Mojusia, mówiłaś? Księżniczka Zosia już najadła się. No jadła się księżniczka Zosia. Idziemy umyć ząbki. Tak? A bajka? Umyjemy ząbki i będzie bajka. Tak? Tylko druga pieca. Pierwsza? Tak. Królewna Śnieżka skończyła jeść. Czyli pierwsza będzie bajka Królewna Śnieżka. Ja słyszę, że Elias ma czkawkę, czyli tak wygląda kolekcja. Mamy książeczkę, mamy figurkę, mamy głośnik.
I wyłącznie prenumeratorzy mogą otrzymać fantastyczne prezenty. Co byś chciała, Maja? Ja bym chciała to i to. Wszystko. Wszystko? Ja chcę ten kubek. A mi się podoba plecak. A ja chcę wszystko. Wszystko. Idziemy umyć ząbki, dziewczyny? Tak. Tak? Eliasek się najadł. Talerz jest na podłodze. W sumie wszystko jak zawsze. Ty mówiłaś, że już się najadłaś, Majusia. Dobra, dziewczyny, szybciutko do łazienki. Do łazienki. Jestem zainteresowana. Zobacz. To jest bardzo fajne. No. Popatrzcie, Elia czynnika Maja. Zobaczcie, co Maja robiła. Elia, teraz oddaj. Dziewczyny, idziemy umyć ząbki. Oddaj. Czynniczka Zosia. Czynniczka Zosia. Daj. Taki fajny. Maja, idziesz czy nie? Ja tutaj mam swoją czuteczkę. Yoto Toys. Już myjesz ząbki? Jest tylko czynniczka Zosia. Maja nam uciekła. Maja, gdzie byłaś? Ja już skończyłam. Ja też. Czekam na was tam. Ja też skończyłam. Tak szybko, Maja? Tak. Sama? Słuchajcie, Eliasek już śpi w sypialni, więc jesteśmy w pokoju Aiszy i za chwilę zaczniemy swoją bajkową przygodę. Aisza czyta Królewnę Śnieżkę, a my czekamy na Maję. Maję, idziesz? Już jestem. Czekaj. Dobra, to szybciutko siadę. Zaczynamy? Zaczynamy. Chciałam włączyć tutaj? Tutaj. Tak? Ale nie za głośno, żeby nam maluszek się nie obudził. Siadaj szybciutko. Majusia, do łóżka. Królewna Śnieżka. Tak, ja Królewna Śnieżka. A ja będę śledzić. A dla mnie miejsce. Dawno temu we wspaniałym zamku otoczonym wielkim krasem mieszkała Królewna Śnieżka. Była mądrą i piękną dziewczyną. Tak piękną, że jej macocha królowa zazdrościła jej. Sukien dawała Śnieżce stare, znoszone łachmany. Śnieżki i zatrzymał się zachwycony. Któż to ma taki słodki głos? I natychmiast się w niej zakochał. Ze szczęścia zaśpiewał razem z nią. Serce królewny też zaczęło bić szybciej na widok przystojnego młodzieńca. Wezwała myśliwego, ale nie mógł zabić królewny. Przecież nie był jednym z łóżeczek i natychmiast zasnęła. Stop. I teraz Aisza czyta. Śnieżka nie wiedziała, że chatka należała do 7 krasnoludków, które wkrótce wróciły do domu. Zaskoczyło je światło palące się w oknach i dym lecący z komina. To znaczyło, że ktoś był w domu. Ale kto to taki? Łączyć teraz? Śnieżka nie wiedziała, że chatka należała do 7 krasnoludków, które wkrótce wróciły do domu. Słuchajcie, kończymy już na dzisiaj. Kolekcję można zamówić w przedsprzedaży. Link będzie w opisie. Przypominam, że po wprowadzeniu wyjątkowego kodu Disney Yoto Mama otrzymacie prezent pudełko śniadaniowe. My kończymy już na dzisiaj. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia. Zła wiedźma. Życzymy też dobrej nocy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do nowych vlogów. Pa, pa. Baba, nie.